Gdy dziewczyna prosi, przykładowo przy podejściu, żebyś podał jej Insta, Snapa, TikToka, Face'a, bla 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 i wiele, wiele innych aplikacji, które powstaną w przyszłości, to nigdy tego nie rób. Bierz zawsze numer telefonu, bezpośredni kontakt do niej. Bo powiem ci tak, czasem dziewczyna, jeśli no, nie zainteresowałeś jej albo udaje, gra, kamuflaż, no to doda cię do tego Insta, do dobra, to dodajmy się na Insta czy gdzieś tam. I ty zadowolony, no nie. No i gdzieś tam dodaliście się, wracasz do domu, minęły 2 godziny, nagle patrzysz, że już jej nie masz znajomych i tak dalej, wywaliła cię. No nie, po prostu ona cię tak spławiła. Natomiast gdy powiesz, olać te portale społecznościowe, podaj numer, to wtedy zobaczysz jej reakcję. Jeśli przykładowo dziewczyna udaje, jest fałszywa, kombinuje, no to powie, nie, nie, wolałabym Insta i tak. No to mówisz jej przykładowo, nie mam, albo olać te portale, no nie. No i jeśli widzisz, że dalej dziewczyna gdzieś tam kombinuje, to mówi, okej, trzymaj się i masz wszystko klarowne i jasne, no nie. Naprawdę. Przerabiałem to już setki razy. Zazwyczaj, jeśli mówię, biorę jakiegoś portal społecznościowy od dziewczyny, to biorę dlatego, że mi się nie spodobało. Podchodzę do niej z daleka, wydawała się fajna, ale podchodzę. No i czasem jest mi głupio jej powiedzmy, a sorry, pomyłka, bo gdy już powiedziałem moją gdzieś tam gadkę, mój tekst, no nie, no to trochę, no nie chcę jakby to powiedzieć, zostawiać ją w takim złym stanie. Ogólnie no, zawsze stosuję techniki kobiet, no nie, czyli lustro. Kobiety mnie wszystkiego nauczyły, więc no mówię, numeru gdzieś tam nie proponuję, tylko jeśli widzę, że dziewczyna jest jakaś dziwna, no nie wiem, mówi do mnie, ślini się czy coś, to mówię, dobra, to podaj tam jakiś portal społecznościowy i jesteśmy w kontakcie, no i gdzieś tam nigdy się do niej nie odzywam, naprawdę, no nie? I gdzieś tam mam to totalnie gdzieś, no nie? Natomiast gdy dziewczyna mi się gdzieś tam no, spodobała, no nie, no to mówię, nie daje się na to nabrać, naprawdę, nie daje się na to nabrać, bo jednak numer to jest jednak, no, zawsze może zadzwonić i tak dalej. Poza tym, no, ciężej jest dziewczynie dać numer niż jakiś portal społecznościowy. No nie, no tak to działa. No nie, naprawdę. Pomimo tego, że telefon gdzieś tam może łatwiej cię zablokować i tak dalej, bla bla bla, no to jednak telefon jest gdzieś tam zawsze tym potwierdzeniem, no w jakiś tam sposób zainteresowania. Wiadomo, może ci podać ten numer i zadzwonisz i abonent już będzie gdzieś tam niedostępny i tak dalej, że zostaje zablokowany, ale uwierz mi, to zweryfikuje. To zweryfikuje, no nie? Bo mówię, kiedyś tak miałem, no nie? Że gdzieś tam dobra, to prosiłem na przykład o numer, dobra, to podaj numer. No nie, 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 wolałabym Insta, no nie? No i brnąłem w to. Brnąłem w to. Wymienialiśmy się i tak dalej, i gdzieś tam ja zadowolony, wow, super, laska i tak dalej. I tego. No i później gdzieś tam wracałem do domu i patrzył się, nie mam znajomych, no nie? No to wpadłem gdzieś tam w jej gierkę, no nie, manipulację. Także mówię, eliminujesz automatycznie gdzieś tam manipulację, no bo jeśli gdzieś tam nie poda ci numeru, to będzie kręciła. No nie, naprawdę będzie kręciła, no a ty nie chcesz dziewczyny, która kręci, no nie. Poza tym kolejną rzeczą jest to, gdzie dziewczyny też mi to mówią, no nie, bo zazwyczaj każdy prosi o meska, insta i tak dalej, no nie. No a ja zawsze o numer, no i to też dla niej jest ostatnio mi ta dziewczyna, no w ogóle zdziwiłeś mnie, każdy gdzieś tam prosi o męska i tak dalej, a ty numer, no nie, no ja mówię,
nie korzystam z meska, no nie. Proste, nie mam czasu na pisanie. Dzwonię, gadamy i tyle. Odbierasz, umawiamy się, nie odbierasz, no to arrivederci, nara, no nie. No i ja to tak zawsze krótka piłka, no nie. Mi się nie chce tracić czasu na jakąś nie ogarniętą laskę, skoro po mieście lata tyle lasek, no nie. No, trzeba być jakimś w ogóle, no ślepym, no nie. Trzeba być ślepym. Naprawdę, traktuję wszystkie dziewczyny praktycznie na równi, nie? Więc to od niej zależy, czy ona chce się ze mną spotkać, czy nie. Podszedłem, zrobiłem swoje. Jeśli jej to nie pasuje, no to lecę do następnej, no nie? No i dlatego ja szybko to weryfikuję, no nie? Poza tym, jeśli nawet poszedłbyś w ten, że dziewczyna ci daje tego Insta, Meska, Snapa i tak dalej, no to pamiętaj, że później wchodzisz w tryb pisania. No nie? Wchodzisz w tryb pisania, czyli nie generujesz już emocji automatycznie, no bo napiszesz jej spotkajmy się, ona przeczyta, zostawi to, bo emocje podskoczą, no i gdzieś tam koleżanka odpisze, że słuchaj, nie mam czasu i tak dalej, no. Na telefonie można dużo bardziej wyciągnąć, no nie? Na telefonie naprawdę głos o wiele lepiej działa, niż powiedzmy to pisząc. Poza tym wszyscy dzisiaj do dziewczyny piszą, więc trzeba się wyróżnić, no nie? Wyróżnić w sensie takim, że działasz tak, jak działali od milionów lat, no nie? Czyli na żywo. Także no podsumowując, bierz tylko numer, nie baw się w jakieś tam kombinacje, no bo dziewczyny są mistrzyniami manipulacji. Lepiej czasem skonfrontować ją ze sobą w stylu nie daję obcym telefonu. No to już widzisz, że gdzieś tam nie zbudowałeś zaufania. No i mówię, powiedz ok, rozumiem, trzymaj się. I tyle, no nie, i tyle. Nie dzisiaj. Jeśli będzie chciała, to cię znajdzie. Jak nie, no to problem gdzieś tam masz rozwiązany. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.